Witamy w kolejnym odcinku Kulturystyki bez ściemy. Trochę nas nie było, ale nadrabiamy. Zapraszamy oczywiście na forum, zapraszamy do subskrybowania kanału. To tak pierwszy raz na początek o tym wspomnimy po forum trobodybuilding.pl. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, ile trzeba, żeby rosnąć, gdzie trzeba dać mniej, gdzie trzeba dać więcej, bo zauważyliśmy także minimalistyczne podejście do tematu i czy we wszystkim jest ono słuszne. I teraz oddaję głos dla Łukasza. Słuszne, niesłuszne. Tu raczej chodzi nie o kwestię minimalistycznego podejścia do tematu, bo żeby to było rzeczywiście takie, jak to przedstawiają w dzisiejszych czasach jakieś tam osoby takie medialne z naszego świadka, no to by było jak najbardziej słuszne, no. Ale troszeczkę już przesadzają, że tak powiem. Teraz ogólnie zrobiła się moda, to mówimy, czy mówimy o kwestii wspomagania farmakologicznego, czy o kwestii diety, przygotowań ogólnie. Teraz jest tak, kto mniej bierze, kto więcej jedzenia rozpisuje, kto mniej kardio rozpisuje, u kogo jest lżej, ten jest zajebistym trenerem, ten jest zajebistym zawodnikiem i tak dalej. Dla mnie to jest w ogóle śmieszne podejście. Powiem tak, czemu w tych, może i lepiej, że kiedyś była taka konsternacja, nikt się nie pytał o doping, to była cisza, każdy mógł, nikt nie chciał o tym rozmawiać, zawodnicy nie chcieli o tym rozmawiać, mieli kontrakty jakieś z firmami suplementacyjnymi, więc nie rozmawiali, to był taki temat tabu i moim zdaniem było dobrze, bo nikt się nie wypytywał, ile, kto, co, jak, dlaczego. Byłeś mistrzem, to byłeś mistrzem, byłeś dobry, to byłeś dobry, nikogo to nie obchodziło. Czy ty doszedłeś tym, nie wiem, biorąc ampułkę testosteronu tygodniowo, czy nic nie biorąc, czy biorąc całą aptekę? Słuchaj, no, tak jak Nasser fajny rzecz powiedział w jednym ze swoich filmów treningowych. Kulturystyka to taki sport, gdzie no, sam o wszystkim decydujesz. Sam decydujesz, ile masz zjeść, ile masz wypić i ile, jak daleko. Jak dużo jesteś w stanie poświęcić, żeby być na szczycie. No i taka jest prawda. No kurde, powiem tak. Ja kilka już dobrych lat prowadzę ludzi. Znam też wielu zawodników i z polskiej sceny. Rozmawiam z zawodnikami gdzieś tam z zagranicy. Często sam gdzieś tam jakieś informacje zasięgałem, z ciekawości się płaciło za ich rozpiski treningowe, dietetyczne, wspomagania i tak dalej. I dziwnym trafem nigdy, ale to nigdy nie dostałem od nikogo dawkowania takiego, jak na przykład podaje się na forum gdzieś powiedzmy Jordana Petersa, gdzie zawodnicy przechodząc na zawodowstwo biorą coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, dziwnym trafem, nie? No kurde, ja rozumiem, że to jest kwestia tego, że oni mówią, że o tym mówią publicznie, więc ludzie im w pewien sposób ufają, tak? Ale oni też muszą być odpowiedzialni, więc nie mogą powiedzieć prawdy, no bo wiadomo, ktoś by się znalazł, to by ich naśladował, nie? Ale też by to było ok, moim zdaniem, spoko, gdyby nie takie coś. U nas to za często, widzi się teraz bardzo często, bo wiadomo, no, nie mamy jakiejś tam styczności bliższej, że tak powiem, ze światem gdzieś tam zachodu, czy z innych krajów, ale widać u nas, no, słyszy się gdzieś tam za uszami, bo chcąc, nie chcąc, to jest taka branża, nie taka branża, tacy są ludzie, że ludzie są ogólnie fałszywi i wiesz, tu jest dla ciebie pięknie, ładnie, tu się obracasz, tu już dla ciebie, ciebie obgaduje, wiesz, gada z tobą, stara się wyciągnąć jak najwięcej, później przygotuje, a ten to robi, ten to tamto robi, o Jezus Maria i tak dalej. I byłoby to okej, właśnie gdyby nie to, że mówienie, o, ten to tyle i tyle napierdala, weź ty od niego odejść, bo tam przyjdź do mnie, u mnie będziesz robił mniej, będziesz wyglądał lepiej, ogólnie mniej poświęcisz, będziesz zdrowszy, będziesz miał lepsze wyniki, nie? I to taki jest, no kurde, ja powiem, ja zawsze mówię, nieważne w jaki sposób osiągniesz cel, cel uświęca środki, nie liczy się droga, jaką do niego dojdziesz, tylko to, co osiągniesz. Więc kurde, no przestańmy tak robić, przestańmy obgadywać za plecami też, bo ja widzę tutaj popularne takie osoby w naszym świadku, które no
no kurde, przyjeżdża, tam spotykam jakiegoś kolesia, a on na mnie mówi: ty, o, ten i ten, ja wiem, że chuja nie lubisz. Ja myślę, kurde, o co chodzi? On mi wymienia nazwisko? Ja myślę, kurde, ale co, czemu ja nie lubię? I skąd w ogóle taka informacja, że ja nie lubię? I mi wymienia, ile on tam komuś towaru rozpisał. Stary, co mnie obchodzi? Rozpisał, koleś, nie wiem, zdobył mistrza świata, tytuł. No to kurwa, to kogo obchodzi i rozpisał? Mógł i 10 razy więcej rozpisać. I gitara, wszystko gra. Ale nie, on jest kurwa lepszy. I on by to samo zrobił na mnie, bo to niepotrzebne było. No widocznie było potrzebne, skoro jego zawodnik osiągnął sukces, no to było potrzebne i dało się tak zrobić. No i to było potrzebne, żeby dojść do tego celu. I w ogóle to, ja mówię, to jest taki śmieszny wyścig szczurów się zrobił. Każdy chce tylko pokazać, że jest jakiś lepszy, innowacyjny i tak dalej, no. Czy Nie wiesz, podoba mi się. bardzo fajne by to było, gdyby to szło z ust zawodników. Wiesz, o co chodzi? Że zawodnik do A, no zawodnika to mówi, tak. ale nie, że chamsko właśnie trener podchodzi do ciebie na zawodach i mówi właśnie tak, jak próbuje przekazać, że u tego było gorzej, u tego było O, chujowo, no. ten jest felem, ten jest taki i taki i owaki, co nie? No, bo tak coraz częściej bywa. No, nie oszukujmy się, zaniżanie dawek, zawyżanie tak naprawdę jedzenia, a O, to jest przechodzi dla mnie to do tego. najśmieszniejsze. Tak, każdy je coraz więcej węgli, coraz mniej kardio kręci, a tak naprawdę potem wychodzi. Wywiad z zawodnikiem, przychodzi trener. O, mój zawodnik w zasadzie nie głodował, no tam jadł tyle i tyle węglowodanów, tyle i tyle kardio robił. Kurwa, kogo to obchodzi, to ile on robił? Stary, no. I to. O Maczy powiedział ostatnio, wiesz, mimo że my się trochę z niego naśmiewamy, ale koleś ma głowę i powiedział coś mądrego. Ile byś kurwa węgli nie jadł, jak jesteś na deficycie i tak będziesz kurwa głodny. Jak my jedliśmy 1200 na No, masie, dokładnie. a nagle zeszliśmy na 400, to niektórzy mówią, o 400 węgli na masie to jeszcze, na redukcji to jeszcze dużo. No tak, jak jadłeś 1200, to masz 1/3 tak naprawdę i do tego tłuszcze jeszcze zostało ucięte, tam białko trochę podbite, no ale czy tak czy siak. Tam głodny, głodny, nie głodny, to nie chodzi o głodny, nie głodny, wiesz, no chcesz zrobić coś, chcesz, kurde, chcesz być nadzwyczajny, to rób coś nadzwyczajnego, a nie rób to, co wiesz, no to coś przychodzi łatwo, prosto i przyjemnie. Łatwo, prosto i przyjemnie nie odnosi się sukcesu. Nigdy żadna droga do sukcesu nie jest usłana różami, no kurde. Tak Ludzie, no to. jak nasz wspólny kolega, zobacz, ostatnio wspomniałeś, że brał tam troszkę więcej i od razu poszła fama, o kurwa, ile on bierze. Ale kto dojebał tak u nas w mieście ostatnio? A, Nikt. no to Jest dokładnie, tak. największy chyba teraz w całym, no jednym z większych, wiesz, z miasta w ogóle. Jeden Kogo na to pewno z obchodzi? lepszych progresów. Kogo to obchodzi, ile jebał? Ważne, że osiągnął swoje. I tam, tak jak Peters powiedział, dopóki zdrowie, wiesz, w kulturystyce jest jakieś, to jeszcze jest. No większość z nas i tak się posypie. No ale wiesz, tutaj teraz niektórzy Słuchaj, wejdą. posypie się każdy, posypie się i Tak. zwykły Janusz i tak dalej. Kto się ma posypać, ten się posypie. No Boże, takie jest życie, kurde, ale wiesz, ja powiem tak. Będą, wiesz, osoby, które zawsze będą coś tam zarzucać, tak, będą osoby, które chcą, jakby chciałyby troszeczkę być po tej stronie, wiesz, taki, chciałyby, wiesz, wyglądać, chciałyby odnosić laury. Wiesz, być na piedestale i tak dalej, ale też jednocześnie chciałyby żyć troszeczkę tak, jak to się mówi, po Januszowemu, tak? Czyli sobie odpuszczać i tak dalej, i zaraz wiesz, zawsze jest tutaj, niektórzy cisną mi, czy gdzieś tam nam, że się sztywno trzymamy, ale słuchaj, jak ja to lubię, ja na przykład nie zabraniam nikogo, no kurde, chcesz tam podjadać, chcesz sobie imprezować, chcesz sobie, wiesz, wypić, chcesz pociągnąć do nosa, prosta sprawa. Ja tobie nikogo, ja tobie tego nie bronię i nie boli mnie o to głowa. To czemu ciebie boli o to, że ja na przykład żyję w taki sposób, że ja na święta nie jem, bo co ja mieć na święta, jak ja na przykład tego nie lubię. Nie, na mnie się rodzina nie obraża. Moja rodzina jest, mimo że są zwykłymi ludźmi, to są bardzo tolerancyjni i zwykli prości ludzie, a rozumieją, że ktoś ma swój cel i po prostu nie chce czegoś robić i nikt się na mnie nie obraża temu, że nie opierdolę bigosu, nie? Jak przyjdę do cioci. No tak, No tylko i że nawet. niektórzy nas źle zrozumieli, tak jak kiedyś powiedziałeś. My nikomu nie zabraniamy, jeżeli ktoś No o chce, to tylko my chodzi. przekazujemy, to jest nasz kanał i my przekazujemy swoją No wizję. tak, To jest nasza no tak. wizja. A jeżeli nasza wizja wam nie odpowiada, to macie 10 innych kanałów No i ściągajcie w oczywiście. nich wiedzę. Oczywiście. Ale. Także, no takie, wiesz, no ja mówię, no cóż, nie, ci, co nienawidzą, zawsze będą nienawidzić, nie? No.
No. Wymieńmy sobie tak punktowo po prostu. Zaczęliśmy tak naprawdę już powoli wymieniać. Zacznijmy od diety, bo tutaj chyba troszeczkę przycięło. O, już działa. No Zacznijmy już. od diety, bo zmieniłeś trochę podejście do jedzenia, co nie? Na początku, wcześniej na masie były to no, ogromne ilości węglowodanów i znaczy białko dalej zostało wysoko, ale ogólnie ogromne ilości jedzenia. Teraz chyba troszkę zmieniłeś podejście co do diety, co do jedzenia. Wiesz co, ja ci powiem, ja tak, ja nie zmieniłem podejścia. Ja mam chłopaków, którzy dalej prowadzę w ten sam sposób. Mam też chłopaków, których słuchaj, u mnie nie mają wszyscy, to jest tak, że ktoś, myślą wszyscy, że u mnie mają wszyscy jeden schemat, wiesz, wysokie węgle, niskie węgle w linii treningowe, rotacja. Nieprawda, nie jest tak do końca. Bo wszystko zależy od typu danego, tak, budowy, od metabolizmu, od konkretnej osoby, od tego, co chce zrobić, jak chce osiągnąć, w jak szybkim czasie, w jak krótkim czasie. No, słuchaj, powiem tak, tylko krowa nie zmienia zdania i krowa cały czas jest stała w poglądach, nie? Jeżeli, ja zawsze to powtarzam, wszystko działa, ale wszystko działa do czasu. Działała na mnie świetnie rotacja, działały na mnie świetnie dni niskich węgli, ale w pewnym momencie już przekroczyłem ten pewien próg masy mięśniowej, tak? Zauważyłem, że ciężko mi jest przebić to, gdzieś tam schodząc tą nadwyżką kaloryczną tak mocno w dni gdzieś tam nietreningowe, mimo że ich tak naprawdę było dwa w tygodniu, tak? Ale no i tak wiesz, tutaj sam zaobserwowałem, że coś to już tutaj nie gra w tą stronę. Gdzieś jeszcze się konsultowałem też z zawodnikami z zagranicy i też kilku mi powiedziało, że no jak chcesz już pewien ten poziom przekroczyć, to tutaj trzeba troszeczkę inaczej do tego podejść. No i zauważyłem, że tak faktycznie jest, nie? I teraz to zrobiłem. No teraz na przykład mam węglowodany normalnie w dzień nietreningowy. Mam ich co prawda mniej, ale nie są to takie różnice, jak były wcześniej, tak? No i jednocześnie mam też wtedy mniej kalorii w ten dzień treningowy, tak? Bo w sumie to nadwyżka tygodniowa będzie w tym momencie podobna, tak? Tylko że masz ją rozbitą na wszystkie dni, tak? Ale tutaj już procesy regeneracyjne przebiegają troszeczkę inaczej. Jak masz też taką dużą masę mięśniową, to gdzieś schodzenie do 200 czy do 100 gram węgli, nawet na ten jeden dzień, to powoduje to, że po tym dniu już ten trening nie jest taki, jak powinien być, nie jest tak efektywny i tak dalej. Więc tutaj poszedłem w tą stronę troszeczkę i tak samo tutaj przez to, że miałem te dni niskich węgli, to ilości, które jadłem w dni treningowe, no były czasem monstrualne, bo tam 1200 gramów węglowodanów, nie, no przejeść to już jest bardzo, bardzo dużo. To już żołądek nie pracował tak jak trzeba, ta glikemia, wiesz, trzeba było gonić miednikami, insuliną i tak dalej, żeby to jakoś w ogóle działało. No i właśnie troszeczkę to ograniczyłem. Poszedłem w tą stronę, że to rozbiłem jakby na większą, to całą pulę kaloryczną na cały tydzień, tak? No i myślę, że mi to służy, bo teraz powiem tak, że nawet badania krwi, które porobiłem, suplementację też troszeczkę pozmieniałem ją i tak dalej, no nigdy jeszcze nie było, dawno nie było tak dobrze, jak teraz jest. Też kwestii wszelakich jakichś tam stanów zapalnych, których nie mam w ogóle, gdzieś tam odpukać, ale odchodzą mi bóle łokci, bóle kolan. Pierwszy raz dziś od nie wiadomo jakich czasów, dzień po treningu, nie boli mnie łokieć, także wiesz, jak go dotykałem, to aż tam wiesz, można było się zesrać. No i to jakoś zmiana podejścia, też to, że zdałem sobie sprawę, że już nie mam tam 20 paru lat, tylko już jestem po 30, nie? Muszę więcej uwagi przyjąć na regenerację. Tak. Zszedłem z 7 posiłków, które miałem całe, nie pamiętam już naprawdę ile lat, ale w pół lat miałem te 7 posiłków. Na pewno z 5 jak nic, na 6 posiłków. To mi pozwoliło w pewien sposób wydłużyć proces regeneracji, bo mam więcej czasu na sen. Mogę się wcześniej położyć spać. I to naprawdę dla mnie jest ogromne, bo czuję taką różnicę w regeneracji, że po prostu może się to wydawać niektórym niedorzeczne, ale sen, jak sam odczułem, ta godzina, powiedzmy, dłużej snu, to jest niebo a ziemia. I szczególnie jeszcze, gdzie teraz chodzę wcześniej, na przykład wcześniej chodziłem o pierwszej w nocy spać, wstawiałem powiedzmy o 8, teraz chodzę spać o 23, wstaję o 6:30.
Niby długość snu jest taka sama, gdzieś tam jeszcze w ciągu dnia czasem mi się zdarzy tę drzemkę półgodzinną, staram się zrobić po treningu. Niby długość snu jest taka sama, ale jednak jak się wpasujemy w ten zegar biologiczny, to zupełnie inaczej wszystko działa, nie? I tak jak mówię, może jeszcze tam młode osoby takie tego nie odczuwają, ale już ja zaczynam odczuwać. Także musiałem gdzieś tam pójść po rozum do głowy i robić mądrze. Tak samo no, ja nie zmieniam, mówię, podejścia dla wszystkich. Ja sam na sobie najpierw sprawdzam. I wszystko trzeba później podpasować pod konkretne osoby. Jeżeli komuś pomagasz, ale możesz po sobie wyciągnąć, wiesz, jak to na ciebie zadziałało, wnioski, nie? Tak samo z treningiem. Ja podchodzę na przykład zupełnie inaczej do treningu, a zupełnie inaczej rozpisuję to innym osobom, nie? Bo sam muszę trenować, już tam mądrze mówię, ze względu na jakieś swoje urazy i tak dalej. Muszę dłuższy czas gdzieś tam dać odpoczynku po niektórych grup mięśniowych. Po prostu gdzieś tam mam te urazy, które nie mięśniowe, ale które są w innych tkankach i one potrzebują dłuższego czasu na regenerację. Także jak mówię, no tylko krowa nie zmienia zdania, jest ta w poglądach. No i są takie osoby, no niestety, że mimo braku efektów robią cały czas to samo. I wyglądają przez lata tak samo, no i ale mimo to no, nie myślą nawet czegoś zmienić. Czekają chyba na cud, aż ich rozpierniczy, nie? Przez jakąś To tak, noc, magicznie. tak, to jest, mówię, tak jak mówi stare powiedzenie, szaleństwem jest robić to samo i oczekiwać innych rezultatów, tak? To A to tylko Jarosława tak. Robert Ciędrkowicz to mówił, tak? To tylko No. Jarosława tak na Ukrainie rozsadza przez noc. Kurwy syn. No Jest niesamowity. Jarosław Pena wystrzelał przez noc i rozsadził. Jarosław ładowanie robił, No. to nie torbę, a siatkę taką z maka wiózł, No, tak? słyszałem, Kurde, słyszałem, jak ładował, ci słyszałem. powiem, na grubo. No, ale przechodząc kolejny temat, znaczy kolejny podpunkt, trening, prawda? Wspomniałeś już o tym, wcześniej było trenowane o wiele częściej, to na pewno i była Tak, większa tak. objętość i inaczej podchodziłeś też do partii, co nie? Teraz też zacząłeś, pamiętam, że teraz zacząłeś pisać, że na przykład, no, nie oszukujmy się, klatka jest u ciebie dominująca, więc na grzyba masz ją katować x razy i jeszcze pobudzać ją, wiadomo, wyciskasz to i pobudzasz barki, które chcesz poprawić, czy na przykład triceps, który boli cię łokieć i tak dalej, więc zupełnie Dokładnie. zmieniłeś podejście. Dokładnie. I tutaj też, czy w okresie masowym, bo chodzi nam teraz o rośnięcie, powinno się ćwiczyć tak samo często i tak samo intensywnie jak na redukcji? No tutaj wiesz, no kwestia, jeżeli jesteście w pełni zdrowi, to jak najbardziej. Jak najbardziej uważam. No tutaj to już o tym wspominaliśmy, chyba że taki błąd właśnie też starej szkoły to było taki, że zwiększało się intensywność na redukcji, nie? A to jest druga sprawa, no bo no, twoje możliwości regeneracyjne maleją, układ nerwowy jest przemęczony, więc no ja nie mówię od początku, ale już w końcówce przygotowań, to każdy, kto logicznie podchodzi do sprawy, no to zmniejszy tą objętość. Objętość szczególnie w końcówce, bo intensywności nie zmniejszamy, tak? Bo jeżeli zmniejszymy intensywność, czyli ciężar, no to stracimy tą masę mięśniową. A to było takie właśnie strzelanie sobie w kolano starej szkoły, że nie dość, że zmniejszało się intensywność, czyli się zmniejszało ciężar, to się zwiększała objętość. I to było podwójny taki, wiesz, strzał sobie w stopę, bo schodziłeś z ciężaru, więc zabierałeś bodziec, jeszcze zwiększałeś intensywność zajeżdżając siebie, no i co? I wychodziłeś zawiedzony. I tak to wyglądało. No jednak na scenie to jest bodybuilding, a nie Tak, strength no, throwing, nie oszukujmy się. dokładnie, Musisz dokładnie. wyglądać. Niektórzy teraz zarzucą, że nam w Watford nie wyszło tam ładowanie i tak dalej. Watford, niektórzy tego, znaczy nikt tego nie wie praktycznie, byłem dzień przed w szpitalu. Ale to już o tym nie mówiliśmy, bo po co? No i temu wyszedłem jak wyszedłem, no bo nie dałem rady się naładować, bo kurwa miałem taki brzuch. No, ale to nie było nic spowodowane ani środkami, ani niczym i tak dalej. Po prostu się trawienie siadło, nie wiadomo czemu, bo ani wody nie odstawiliśmy, ani soli, wszystko było super, tylko coś nagle się zesrało po prostu. Czasem stres robi swoje, nie Możliwe, że najwięcej. stres po prostu zrobił swoje No. i było ciężej. No, ale teraz, jak widać, wyszło troszeczkę lepiej wszystko. I kolejny punkt, który już rozpoczęliśmy trochę głośniej, środki.
Większość jest mniejsza, jak to jest, no wiadomo, niektóre rzeczy można zmniejszyć, zamienić i tak dalej, tak jak mówiłeś, miksować, ale kurwa, czy da się zejść dwa razy ze środkami, a wyglądać tak samo dobrze, albo, no wiadomo, w pewnym wieku, żeby utrzymać, już nie będziesz musiał brać tak dużo, żeby zbudować, ale zmniejszać do tego Nie, poziomu. ale nie utrzymasz tego, nie utrzymasz, wiesz, jak miałeś, nie wiem, 120 kilo na scenie, zajdziesz o połowę z dawkami, to nie utrzymasz 120 kilo na scenie. Owszem, utrzymasz podobny rozmiar, ale on nie będzie taki sam. Nie ma co się oszukiwać. No kurde, hormony, to są hormony. To jest czysta chemia. Tutaj nie ma żadnego ale i żadnego gadania. No, nie ma cudów. Im więcej hormonów, tym większy jest anabolizm. To fakt, że weźmy sobie na przykład tutaj peptydy popularne jakiś czas temu, na przykład GHRP. Gdzieś tam obliczono, że skuteczna dawka GHRP optymalna, nieskuteczna, to jest 10 mg na, przepraszam, miligram na kilogram, tak? Czyli koleś ważący 100 kg, jak podaje 100 mcg, 100 mikrogramów, tam było mikrogramów, przepraszam, 3 razy dziennie, nie? Na dawkę, 100, setkę 3 razy dziennie, to jest jego optymalna dawka. Przy tej dawce wyrzut tych GH i te całej reszty hormonów będzie optymalny w stosunku do efektów ubocznych, jakie przyniesie podniesienie dawki, nie? Ale to nie znaczy, że zwiększenie dawki już nie dawało żadnych pozytywnych skutków, tylko już dawało mniej, nie? No bo powiedzmy, wiesz, dałeś setkę, od ci poziom hormonów strzelił o tyle, nie? Dałeś 150, to już on tylko się powiększył o tyle, nie? Dałeś 250, to już tylko o tyle, ale cały raz czas szedł w górę, tak? To fakt, że jest jakaś dawka optymalna, po której przekroczeniu zwiększanie jej daje tylko, nie daje już tak dużo jak wcześniej i nasila skutki uboczne, ale i tak daje. Także, no sorry, nie wierzę w to, że ktoś łupał nie wiadomo ile. Jeszcze bym uwierzył tak, że młody zawodnik, zawodnik, nie zawodnik, ktoś szedł na towar, rozpisał mu tam, wiesz, brał grama towaru, gramy kilka gramów towaru przez krótki czas, spoko. Jak zrobi ten krok w tył w odpowiednim czasie, wiesz, nie brał tego lata, tylko powiedzmy, nie wiem, 2, 3, 4 miesiące, 5, zrobi krok w tył, to w tył to fakt będzie brał, będzie robił dalej postęp, tak? Bo on nawet nie miał takiej ilości masy mięśniowej, co za tym idzie, nie miał takiej ilości receptorów androgenowych, żeby zaabsorbować tę substancję, tak? Ale jeżeli twoja masa mięśniowa rośnie też liczba receptorów androgenowych, zwiększa się, tak? Zwiększa się też liczba jąder komórkowych. I to wszystko dzięki temu jesteś w stanie zaakceptować więcej. To jest prosta sprawa. No, większe ciało, bo jak potrzebuje więcej kalorii, potrzebuje więcej intensywności, tak samo potrzebuje więcej hormonów. To jest, no, logiczna sprawa. Te opowieści dziwnej treści, jak to dawki idą w dół. U mnie to zawodnicy biorą 3-4 razy mniej niż u innych. To można sobie włożyć między bajki. Niestety w pewnym momencie trzeba coś przeskoczyć. Zresztą u nas też to stopniowo wszystko rośnie, ale stopniowo. Też jak ja przyszedłem, to były zmniejszone, bo byłem po nieudanej współpracy, że tak to nazwę. I urosło po prostu do. No, byliśmy w momencie, w którym jeszcze mogliśmy zmniejszyć, o tak to nazwę. No dokładnie, A dokładnie. To jeszcze teraz, można no zrobić krok już. w tył, pewnym mówię, ale to na początku, nie? Bo jeżeli ktoś, wiesz, już na początku zaczął grubo, to samo przejście, że tolerancja jak na wszystko rośnie i będzie musiał brać więcej niż jakby zaczął niżej, nie? To też kwestia tego właśnie, jak to zacznie. No. Dlatego też na przykład Palumbo poleca, że tam maksymalnie gram teścia na tydzień, bo potem będziesz miał już tylko większe sajdy, on mówi. No No wiesz, nie tylko Palumbo większe sajdy, poleca, ale. Palumbo, wiesz, Palumbo jest publiczną osobą, to i tak poleca duże dawki jak na kogoś, kto wiesz, kto jest Tak. osobą na tyle znaną. Nie, no nie może, wiesz. Labostina kto cykl rozpisywał? Na 7 gramach czy tam na Jak to 8. było, Dave, ale to są twoje dawki. No tak, tylko moje, tylko że bez hormonu.
Tak, bo ci, no. No wszystko kurwa to samo wymienił i zdziwiony siedział, że Boston bierze to samo. Mówi, Boston to za dużo, a to tylko hormon zmniejszył, zwiększył. Kurwa. Oni czasami się sami gubią potem. I mówię ci, że to No tak, to wszystko, wiadomo. tak jak rozmawialiśmy, to wszystko pierdolnie. Zobacz, co napisał JP, że w tym momencie on musi zwiększyć dawki, musi dowalić, bo nic mu nie wyjdzie inaczej. Nie, no taka prawda, no I to że nie ma jednak co się marzenia o oszukiwać. wakum idą w odstawkę. Marzenia o wakum, tak, poszły w odstawkę, tak już człowiek powiedział oficjalnie. No, przynajmniej nie, przynajmniej jest w tym momencie szczery No i sam tak. siebie nie oszukuje, nie? No. No jednak w pewnym momencie, no jak można to zrobić? No, sorry. Winkler. Nie można, słuchaj, nie można, no ale trzeba coś powiedzieć, tak, bo ludzie chcą to usłyszeć. Chcesz zdobyć klientów, no to musisz im powiedzieć, tak, jak nie masz jak ich przyciągnąć, wiadomo, no, ludzie po pierwsze nie mają aż takiego budżetu, nie chcą tyle włożyć, no też, no bo każdy nie będzie mistrzem, nie? Nie każdy poświęci zdrowie, no bo to wiesz, no, poświęci zdrowie, nie, to też nie znaczy, że każdy, wiesz, sobie rozpieprzy zdrowie, ale no coś trzeba poświęcić, tak, no i wiesz, no, mówię, po co, wystarczy wejść na profile gdzieś tam posprawdzać, bo często niki na forach są też nikami na Instagramie na przykład, lub zbliżonymi i wystarczy, czy na przykład właśnie jak u JP'ego te osoby komentujące to są jego forumowicze, tak, najczęściej użytkownicy forum, no to wystarczy wejść tam w komentarze na tych osób i zobaczyć jak one wyglądają, nie, no to wiadomo, że dla takiego kogoś nie polecisz nic większego, no. Trudno pisać coś dla kogoś optymalnie, no bo większość albo nie ma na to funduszy, albo po prostu się boi. No ja to rozumiem, no wiesz, no ale czasem mnie po prostu niektóre rzeczy, wiesz, śmieszą, bo jak ktoś chce być zawodnikiem i wiesz, ma wielkie plany na to i na to, a 450 węglowodanów, gramów to taka granica, że już jest umierający, albo weźmie pół tabletki tiloridu i wiesz, i trzeba jechać do szpitala, no to... No to kurde, no to nie, to kulturysty nie będzie. No trzeba porzucić wtedy marzenia i wtedy faktycznie przejść na taką prozdrowotną ścieżkę, ćwiczyć sobie dla siebie i tyle, nie? Bo to nie ma się już do tego głowy po prostu. 450 gram węglowodanów, to niektórzy się kiedyś modlili, żeby mieć. Pamiętasz swoje pierwsze przygotowania, tak samo moje. Kurwa, 450 węglowodanów, to ja na ładowaniu jadłem. Nie, no ja miałem później, musiałem mieć nawet więcej, No, żeby. później tak, ale na początku, No. jak VLCD było i tak dalej, no No to to tam to w ogóle nie było, nie? No to, ale tragedia. jakoś żyłem i pracowałem normalnie i trenowałem. Jeszcze nie pracowałeś jako trener personalny, Tak, tylko. pracowałem fizycznie, No. no i było gitara. Się kurwa żyło. Chyba i się żyło. I nie jeździło się na SOR. No i No, nie dziwię się, sir. jak jesteśmy przy temacie już środków, to szybko przejdziemy do następnego tematu, który mieliśmy dzisiaj poruszyć, i to tak w sumie wtrącimy, bo jest wiele, wiele, wiele kontrowersji z CEO, czyli Site and Compression Oils, czyli między innymi z Syntolem, Nowotolem i tak dalej, wszystkimi tymi wypełniaczami, że tak to nazwę. 99% Olimpii używa Syntol. Czy to prawda? Nie, 100%. 100% to zawodnicy tutaj na naszej arenie używają. Kurde, nie ma takiej opcji. Wszyscy używają tego syntholu, ale wszyscy kojarzą synthol z tymi, wiesz, Głąbami, które biegną. dziwakami, tak, którzy się pompują, bo tam to się w siebie trzeba pompować dosłownie słoik dziennie w te łapy, żeby takie coś, takiego czegoś nie da się zrobić, nie? Nie wiem, po prostu nie wyobrażam sobie, naprawdę sobie nie wyobrażam, jak dużo można sobie w tego oleju wstrzyknąć, żeby takie coś ci wyrosło, bo tam siedzą prawdziwe litry. Litry, kurwa, litry, naprawdę. To trzeba napierdalać piątki z Biedronki i wbijać tam. Tak jak rzepak teraz sprzedają chyba w piątkach w Biedronce. I lecisz od razu, tylko filtra kupujesz i dusz, durszlakiem. Kurwa. No taka prawda, nie no. To widać po sylwetkach. Widać po sylwetkach, na pewno gdzieś tam lata 90. to jeszcze nie była era syntholu, ale gdzieś tam już przełom tych końcówka 90., początek 2000, no to już zdecydowanie było widać, nie? Szczególnie pod koniec kariery takich zawodników jak właśnie Nasser,
czy co, czy nawet Kevin, gdzieś tam oni, Jay, tak. Ról. Ról, no to wiadomo. Tracili, oni nie mieli nawet takiej definicji, tak? Mimo że wtedy się mówi, że te sylwetki były ostrzejsze, ale ostrzejsze były gdzieś tam 95 rok, 96, gdzieś tam do ery, którą zaczął Roni, nie? Roni jeszcze był 98, 9, 2000, 2001 to już był monstrum, nie? Też miał dobrą formę, ktoś mówił, że 2003 Iron Man Pro to było takie jego top forma, być może tak, trudno powiedzieć, nie? Zależy kto lubi, dla mnie pewnie tak, no bo nie pewnie, tylko na pewno, no bo wtedy był masakrycznie wielki i docięty równocześnie, nie? Ale to widać, no to widać teraz po zawodnikach, tak? Oni na przykład, spójrzmy, Munzer, Andreas, no takiej definicji wiadomo, to był, że tak powiem, król docinki, tak? Mr. Rippet. No to zobaczmy na przykład u niego poza bicepsy tyłem. Te barki, to po prostu był prążek na prążku. Włókno, każde jedne włókno, nie? Teraz zobacz, jak większość pozuje na bicepsy tyłem. Jest bark, jest nawalony, jest wielki jak głowa, ale tam nie ma żadnego prążka. No nie, nie ma zbyt. Nie ma. Ewentualnie masz podział tam, że ci się troszeczkę głowa przebija, boczna, przednia, nie? Tutaj jest zarys. Tak samo z ramionami, nie? Większość nawet nie ma tutaj separacji między mięśniem ramiennym, bicepsem a tricepsem. O tricepsach to już w ogóle nie ma co mówić o szczegółach. Kto teraz ma prążki na tricepsie, nie? Pojedynczy zawodnicy... Smerfkot. Jeszcze ma, nie? Jeszcze ma. Pojedynczy zawodnicy z klasyka gdzieś tam mają, nie? Ale kulturyści ciężcy jeszcze mają. No, Alexis Rivera chyba. On chyba miał, tak. Nie wiem, a on naprawdę jeszcze, się tą formę miał. Czekaj. On musi dojebać, więc... Nie, no tak, no dokładnie. Ale no tacy zawodnicy jak Rolej, czy zawodnicy ci młodego pokolenia, Nathan Dasha, no Rami to w ogóle, tak, Rami to jest po prostu, no, nawalony taki, tak, nawalony, to nie ma definicji. Sultan symetrii Centrolu Flex Wheeler. Tak, Sultan symetrii Centrolu Flex Wheeler, tak, to... No, ale no cóż, no... Olej jest powszechnie używany, ludzie nawet sobie nie zdają sprawy, no każdy używa w jakiś sposób oleju, jeżeli nie bije tylko w dupę, to też go używa, tak? Najczęstszy SEO, wiadomo, są teraz inne mieszanki, lepsze, ale najstarsze SEO to po prostu mieszanka oleju kokosowego MTC i domieszku lidokainy. To tak naprawdę najprostsza receptura, która od lat była używana, dalej jest używana, bo olej kokosowy troszeczkę w mięśniach dłużej siedzi niż każdy inny rodzaj oleju. No, o to nam chodzi, tak? No, ale niektórzy, jak to mówi Bostin, nie biorą faktycznie oleju i mówią prawdę, bo biją takiej ilości towaru, że po prostu oleju nie muszą walić, nie? Jak bijesz 10 cm dziennie, czy 15, no to i tak już ciężko to wbić, także już nie potrzebujesz na to oleju, nie? No. Austin sam powiedział, że w pewnym momencie przygotowań już przestał bić syntol, no bo nie miał gdzie. No, zabrakło miejsca, nie? No, ale no cóż. No tak jak powiedziałeś, każdy używa jakiegoś wypełnienia. Jeżeli bijesz sobie przecież szoty po łapach, to też jakość je wypełni, jakość je powiększy. Dokładnie. Umiejętnie bity olej, no, nie będzie widoczny, tak? Nie ma opcji takiej. Tak. Chyba, że ktoś to właśnie robi na głupa, bije wszystko w jedno miejsce, to wtedy się robią jakieś tam dziwne te gule, dziwne jakieś właśnie takie mięśnie te wychodzą i nie wygląda to normalnie, ale jeżeli ktoś bija dobrze, to w życiu byś nie powiedział, że ta osoba w ogóle, wiesz, miała styczność z SEO czy coś w tym stylu, nie? Wcześniej nazywali nas insulinowymi ludzikami, teraz nazwą nas jeszcze promotorami syntolu. Nie wiem, no. Tak, trudno. Być może. Jeszcze podałeś teraz recepturę na syntol i to w ogóle będzie komedia. Będą ludzie bili olej kokosowy. Jutro zobaczysz, jak w Carrefourze będzie kolejka. Proporcje jeszcze może podać. Nie. To już trzeba o prowadzenie się zgłosić. Nie, ale filtry za drogie, to by wiesz, nie, tego nie opłaciło się dla nich. No coś wymyślą. Większość. No, tak naprawdę nawet Palumbo przecież sprzedaje te swoje painless pumps. Tak, oczywiście. Painless pumps jest sprzedawany, bot nie sprzedaje. No to jest, nie będziemy nikomu podsuwać pomysłu na biznes.
No, także tak jeszcze co do pomysłów na biznes. Nie wiem, czemu ludzi tak boli bardzo, że ty znalazłeś pomysł na biznes, no ale. Znaczy, ja nie znalazłem pomysłu na biznes. To nie jest mój pomysł na biznes, tylko to jest moje życie. A to, no wiesz, ja nie wiem, jeżeli ktoś uważa, że. Ja nie wiem, powiem inaczej. Jestem. Wszystkie fora dyskusyjne tego typu podobnego, jak True Bodybuilding. Tych for jest im wiele, bo ma je Nick Trigili, Matt Jansen, Tropy Nutrition, czyli Boże, wyleciało mi z głowy jego nazwisko, ale to jest były partner treningowy Steve'a Kuklo. Kto jeszcze ma? Boston. Bostin, ale Bostina forum nie żyje praktycznie, Bostin tam się nie udziela. Luxando i cała ekipa, tak. No i Jordan. JD. No i Jordan. I to jest wszystko. I powiem tak. Ich fora, no Nika Form to jest w ogóle proste jak konstrukcja cepa, nie? Ale powiem tak, na żadnym innym forum nie widziałem jednego, naprawdę. Nie to, że coś mi w tym przeszkadza, ale nie widziałem jednego postu, któremu coś by się nie podobało w działaniu czy coś. Ludzie chcą tam tylko zasięgnąć wiedzy. To uzyskać odpowiedź na pytanie, gdzieś tam od zawodników, no za te jak 10 dolców mają, to dla nich to jest jak kupić, nie wiem, iść paczkę tam mięsa w sklepie, nie? I mogą się zapytać, mogą porozmawiać i tak dalej. A u nas, wiesz, 30 zł to tak naprawdę też co to jest, z tego jeszcze odchodzi podatek, odchodzą opłaty, ludzie myślą, że sobie to forum wzięliśmy jakiś silnik, zrobiliśmy go tam w silniku. Nie, nie, to tak nie było. Za forum odpowiada firma, poważna firma, która je budowała od samych podstaw. Temu też ma dużo braków. To jest, wiesz, pierwsze takie forum w Polsce. Nikt tego nie robił. No, nie porównujcie nas do SFD czy do kogoś, bo to w ogóle tak jak porównanie, nie wiem, McDonalda do dobrego kebaba na Białymstoku. Nie. Do giganta do wiesz, do jakiegoś tam lokalnego działacza, Dopiero się rozkręcamy, jakby nie przedsiębiorcy. patrzeć, dopiero Tak. zaczynamy. I wiesz, no tak naprawdę za pieniądze, bo to teraz naprawdę wszystkie jakiekolwiek pieniądze, które tam są zarobione, to są wkładane właśnie w jakieś modyfikacje ogólnie. To dopiero się zwraca, to jeszcze się nie zwróciło, jeszcze dużo czasu zajmie, zanim to się zwróci. I nie rozumiem troszeczkę czasem tych narzekań, gdzie naprawdę, no jeżeli chcesz zasiągnąć wiedzy, to jej zaciągniesz, tak byś musiał zapłacić 350 czy ile tam złotych za prowadzenie. A tak masz to praktycznie no za darmo. Chcesz wykupisz, chcesz nie wykupisz, za miesiąc to wykupisz. Zrobisz sobie przerwę, bo jeśli chciał coś zawiedzać, to wykupić i tak dalej. No to nie ma problemu, nie? Ale no, nie troszkę musisz się niektórzy. tłumaczyć. No wiesz, no jak widzę, że ktoś pisze pierwszy post, ktoś ma jeden post na forum i od razu w tym poście, co mu nie pasuje, co tu jest nie tak, co by on zmienił, jakby on to zrobił. Wiesz, tym też my daliśmy tak jakby wolną rękę, bo jako jedyne forum, tak jak wspomniałeś, mamy, bo u JP'ego i tak dalej na tego nie ma, oni mają to wysrane, nie ma działu propozycje, że tak to nazwę. Dokładnie. My Dokładnie, chcemy też dokładnie. wyjść i wysłuchać tam czego, co tam nie pasuje i tak dalej. Oczywiście my nie gramy lepszych czy coś takiego, no ale JP ma to w dupie. A my chcemy wysłuchać, tylko że no krytyki konstruktywnej, a nie pierdzenia po pierwszym poście. Tak. No coś, co działa 2 miesiące. Niektórzy oczekują, jakby wiesz, żeby już było zbudowane na tip-top, ciach, tak. Sorry, niektórzy, że to nie jest FD, to mówię, to nie będzie fit plotków tam, nie będzie jakichś tam wielkich aplikacji treningowych i tak dalej, no bo to jest, ludzie sobie, naprawdę ludzie sobie nie wyobrażają, jaki to jest budżet. To wielkie firmy i korporacje tylko takim czymś dysponują. Wszystko i to też czasem. Się nie decydują. Wszystko z czasem tak. I po prostu myślę, że na to, jak rozpoczęliśmy,
to i tak jest bardzo dobrze. Macie bardzo dużo materiałów, bardzo dużo filmów, nowych filmów, bo niedługo i dzisiaj. Dzisiaj? Dzisiaj Krystian nakręca. Dzisiaj mamy czwartek, to żebyście wiedzieli, to dzisiaj Krystian nakręca, bo ten materiał pójdzie troszkę później. Krystian nakręca kolejny materiał, potem Adam nakręca materiał, ja No nakręcam już. trening, także. Ja mam jeszcze dwa gotowe, także też już czekają w swojej kolejności. Kilka artykułów też będzie niedługo. A filmów już jest prawie chyba 20, także. Także to by było Tak na jest. tyle na dzisiaj. I dziękujemy. Zapraszamy na forum, tak jak wspomnieliśmy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i klikajcie dzwoneczek. Wtedy będziecie na bieżąco z filmami, gdy będą się pojawiały. I na dole macie oczywiście kontakt, macie link do forum, kontakt do mnie, Adama, Łukasza i tak dalej. Także pozdro i dzięki za wszystko. No i dzięki, do zobaczenia.